p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Z inicjatywy starosty sanockiego w sali herbowej Urzędu Miasta Sanoka miał dziś miejsce konwent burmistrzów i wójtów powiatu sanockiego. Temat wiodący stanowiła kwestia zapewnienia mieszkańcom poszczególnych gmin komunikacji z Sanokiem. Realizowane na terenie miasta i gminy Zagórz oraz gmin Sanok, Bukowsko i Zarszyn kursy miejskiej komunikacji samochodowej są zagrożone. Część obowiązujących porozumień kończy się w 2024 roku, część zostało wypowiedziane. Spotkali się tutaj dzisiaj włodarze gmin miasta Zagórza, miasta Sanoka, aby rozmawiać o komunikacji na terenie tych gmin, na terenie naszego powiatu sanockiego. Ja chcę uspokoić wszystkich tych, którzy już tam rozpowiadają różne plotki, bo tak to muszę do tego się odnieść, że ta komunikacja gdzieś jest zagrożona. Byli tutaj dzisiaj wszyscy wójtowie, burmistrzowie, rozmawiamy. Ja myślę, że konsensus w tej sprawie zostanie osiągnięty. Panie starosto, faktem jest, że gmina miasta Sanoka wypowiedziała sąsiednim samorządom umowy i to nie tylko tym samorządom, które umowy się kończyły, tylko też tym, które jeszcze miały na kolejne lata ten transport teoretycznie zapewniony, ale rozumiem, jest wola też do tej współpracy. Oczywiście, tak jak pan powiedział, te umowy zostały wypowiedziane, niemniej jednak trwają rozmowy. Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Rozumiemy sytuację Sanoka, to nie tylko przed gminą Zagórz, tylko przed wszystkimi gminami, które do tej pory korzystały z komunikacji miejskiej. Czekają nas trudne negocjacje. Na pewno zrobimy wszystko, żeby komunikacja funkcjonowała, jeśli uda nam się porozumieć z panem burmistrzem Sanoka i z SPGK, to będzie ona funkcjonowała na podobnej zasadzie. Natomiast oczywiście będziemy musieli się przygotować na inne warianty, tak aby nasi mieszkańcy mieli zapewnioną komunikację. Mówi pan, będzie działała na podobnych zasadach, jeżeli chodzi o ilość kursów, no bo z dopłatą wyższą liczycie się w jakiś sposób? Na dziś musimy rozmawiać. Tak jak pan na początku zauważył, to jest znaczący wzrost, bo to nie jest 10-20%, tylko to jest znacznie większa kwota zaproponowana przez gminę miasta Sanoka i SPGK. Więc dzisiaj będziemy musieli usiąść do stołu i rozmawiać, ale musimy rozmawiać na kilku płaszczyznach. Płaszczyzna finansowa na pewno jest bardzo istotna. Rozumiemy naszych partnerów z Sanoka, że mają w tej chwili trudności. My musimy dbać również o nasze własne budżety, ale mieszkańcy też nie mogą zostać bez komunikacji. Mamy porozumienie zawarte do końca roku 2024, więc tutaj nie zaszła formuła jego wypowiedzenia. Niemniej jednak rozmawiamy z przewoźnikiem miejskim, czyli ze spółką, o kontynuacji współpracy na rok następny. No i jak te rozmowy wyglądają? No bo jak słyszę, na razie stanowiska są dość rozbieżne. Stanowiska nie do końca są nawet rozbieżne. Stanowiska są może poniekąd różne. Natomiast podjęliśmy rozmowy. Dzisiaj tutaj zaproszenia pana starosty na konwent wójta. Sprawa jest poważna. Proszę zauważyć, że pojawili się wszyscy samorządowcy. Nawet nie ci niezwiązani bezpośrednio z tą komunikacją miejską. Natomiast myślę, że znajdziemy gdzieś po drodze konsensus i sprawa zostanie dogadana wspólnie. Płyną jakieś konkretne wnioski z tego dzisiejszego spotkania? Czy ten temat potrzebuje ciszy? Może niekoniecznie potrzebuje ciszy. No tutaj generalnie każda ze stron ma swoje uwagi co do formuły rozliczeń się przejechanych wozokilometrów, może jakiejś reformy tego rozkładu jazdy, ale odbywa się to w ciszy gabinetowej i tak to pozostawmy. Zarówno po stronie miasta, jak i po stronie spółki jest deklaracja woli dalszej współpracy. Natomiast no, warunki tej współpracy będą musiały ulec zmianie. Zaproponowaliśmy nowe warunki. Do dzisiaj nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi na ten temat, no, ale liczę na to, że po tym spotkaniu dzisiejszym dostaniemy odpowiedź naszych partnerów z sąsiednich gmin. A jakie właśnie takie pierwsze wnioski płyną po tym dzisiejszym spotkaniu? Mówi pani, że pani liczy, czyli jakieś konkretne deklaracje ze strony wójtów, burmistrzów padły?
No nie, jeszcze nie padły, ale mam nadzieję, że tutaj dokonają analizy projektu porozumień, które zostały przesłane i naszej propozycji, którą już ponad miesiąc temu chyba, jeżeli dobrze pamiętam, złożyliśmy. Czekamy na odpowiedź i ustosunkowanie się do bardzo konkretnych naszych propozycji. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby na terenie, który obsługujemy, nie funkcjonowało, nie pamiętam teraz, 48 biletów. Każda gmina ma swój bilecik w swoim kolorze. Chcielibyśmy urealnić rozliczenia. Zaproponowany przez nas model rozliczeń funkcjonuje wszędzie w Polsce, w dużych, małych gminach, zarówno w Mielcu, jak i w Rzeszowie, w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie. Chcielibyśmy ten sam model wprowadzić w Sanoku. Nie widzę powodów, dla którego Sanok miałby mieć swój indywidualny model rozliczania transportu. Ale ten indywidualny model chyba został niedawno wprowadzony. To chodzi o ten model, który zakładał, że każda gmina będzie miała tak swój bilet, czyli on jest jednak no, nieodpowiedni do... No on jest nieadekwatny przede wszystkim do rzeczywistości, no bo on zakłada, założenie musiałoby być takie, że mieszkańcy sąsiednich gmin w ogóle nie korzystają z komunikacji miejskiej na terenie Sanoka. Co jest nieprawdą, bo oni nie wysiadają na granicy miasta Sanoka z autobusu, tylko jadą dalej do pracy, szkoły, szpitala i świetnie, no bo to ta komunikacja jest, żeby ludziom było wygodniej dojeżdżać i korzystać z usług publicznych, które na terenie miasta są świadczone. Czy te nowe porozumienia, umowy, które otrzymali wójtowie, to dotyczą już nowego roku, tak? Tak, tak, tak. My jesteśmy gotowi cały czas świadczyć i kontynuować świadczenie tej usługi. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Bardzo chciałabym świadczyć tą usługę, bo ja wiem, że ona jest istotna z punktu widzenia mieszkańców. Wykluczenie komunikacyjne to jest coś, czemu powinniśmy przeciwdziałać. Ja jestem też proekologiczna i uważam, że transport publiczny jako ekologiczny jest najlepszym rozwiązaniem i wolałabym, żeby ludzie wsiadali w nasz autobus niż jeździli własnymi samochodami. I to dla nas wszystkich powinno być priorytetem, żeby ten transport był jak najlepiej, jak najsprawniej i jak najtaniej zorganizowany, ale żeby zapewnić jego odpowiednią jakość, no to on też nie będzie kosztował 2 zł. Projekt polega na tym, że gminy będą partycypowały w kosztach proporcjonalnie także proporcjonalnie do ilości przejechanych kilometrów na ich terenie i w tym samym procencie będą partycypowały w przychodach z komunikacji, czyli w zyskach ze sprzedanych biletów. W przychodach ze sprzedanych biletów, bo przychód to nie zysk. I ja myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, że ta kwestia innego rozliczania wpływów z biletów będzie miała na to większy wpływ niż ilość przejechanych kilometrów. Są znaczące różnice, jeżeli popatrzymy na gminy, które dzisiaj obsługujemy, jeżeli chodzi o wpływ z biletów na jeden wozokilometr. To są znaczące różnice i czasem to jest nawet kilka razy więcej czy mniej w porównaniu z sąsiednimi gminami. Czy zakładacie Państwo, że nie dojdzie do tego porozumienia i będziecie musieli ograniczyć się tylko do granic administracyjnych miasta Sanoka? Istnieje takie ryzyko. Mam już przygotowany plan B. Mam nadzieję, że nie będę go musiała realizować, ale przygotowałam się i mam to przeanalizowane. Z czym by się to wiązało dla spółki? No, ograniczenie zakresu świadczonych usług wiąże się z ograniczeniami w wielu obszarach. Nie chciałabym teraz wprowadzać niepokoju, więc proszę mi pozwolić jeszcze przez chwilę mieć nadzieję, że się porozumiemy i od 1 stycznia nie będziemy musieli realizować planu B. Gdyby ten plan A był realizowany, to jakiejś rewolucji, rozumiem, nie można, nie trzeba się spodziewać. Nie, absolutnie. Jesteśmy gotowi zgodnie z zapotrzebowaniami i oczekiwaniami naszych partnerów z sąsiednich gmin realizować tą usługę. Powiat sanocki jest gotowy pomóc samorządom, na ile jest to możliwe, we wszystkich kwestiach organizacyjnych, ale no własnej komunikacji powiatowej. Takich rozmów nie było. Oczywiście rozmawiamy gdzieś w dalszej perspektywie o związku komunikacyjnym powiatowo-miejskim. Myślę, że bardzo dobre dzisiejsze spotkanie, które jest dobrym zaczynkiem do tego, aby jeszcze większa liczba mieszkańców powiatu sanockiego miała łatwiejszy dostęp do komunikacji z terenów naszego powiatu. p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.